zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, pytacie się, czy wygrałem. No nie, nie wygrałem nawet jedynki, ani dyscypliny dodatkowej, jeżeli się zastanawiacie. No jak ktoś lubi trójki, to by chyba sporo wygrał, bo było trójka, trzynastka, 33, 32, jeszcze coś, no i 22 dyscyplina dodatkowa. Także dzisiaj nie będzie już o totolotku. No chyba nie kupię tych 50 losów za $100, żeby zobaczyć tą statystykę i ten rozkład tych dyscyplin dodatkowych. Tak się zastanawiam, jaka jest przyszłość Ameryki. No, wygląda na to, że przyszłość Ameryki no już będzie taka jak po prostu Europy. Ludność po prostu Ameryki zmieniła się od powstania. Wszyscy ci, którzy przyjeżdżali i szukali jakiegoś nowego świata, swoich ambicji, swojego snu i osiągali to bardzo często swoją pracą, swoim wysiłkiem, swoim potem i kongres, państwo w zasadzie patrzyło na każdego człowieka jako ludzi, którzy no, brali losy w swoje ręce, no i nie za bardzo ingerowało w to przepisami, podatkami, wymaganiami i tak dalej. To się wszystko jakoś krążyło, ciągnęło. No ale niestety te wszystkie pomysły z Europy, z Ameryki Południowej przypłynęły do wolnych Stanów Zjednoczonych. No i teraz demokraci, socjaliści niszczą wszystko to. To jest między innymi no, ten atak na wolność słowa, atak na wolność wypowiedzi, atak na, dla demokracji. No, jest to niesła taka chucpa, jeżeli się popatrzy, hipokryzja demokratów, no bo oni ciągle mówią o demokracji, a oni są pierwszymi, którzy niszczą demokrację. Szczególnie widać to w wypadku wyborów. Wybory, no wszyscy normalni ludzie, no to zgodzili się, że sami, że te dziesiątki tysięcy, miliony ludzi mają wybierać, no i mają uczciwe wybierać, czyli każdy człowiek ma prawo do głosu, no ale musi przyjść, musi zagłosować, musi oddać swoją kartkę lokalnie, żeby nie było możliwości oszukania we wszystkich miejscach. No a teraz socjaliści po prostu dążą za centralnym kierowaniem, planowaniem, pilnowaniem, całą komputeryzacją. No i wtedy już ta demokracja lokalna znika. To już nie ma czegoś takiego, żeby sąsiad z miasteczka był tym, który patrzy na kto przychodzi głosować. No teraz socjaliści spowodowali to, że jest około 10-15 milionów ludzi, którzy są w Ameryce nielegalnie. W Nowym Jorku nie głosują w niektórych wyborach lokalnych, nie mając obywatelstwa. Także to jest no, dziwny porządek. Jaka będzie przyszłość Ameryki? No, przyszłość Ameryki, no to niestety będzie zależała od nas, od republikanów, od konserwatystów. No, na razie, no tak jak i w Polsce, polityka sprowadza się do tego, żeby lać się nawzajem, żeby dostać się do rządu. No, tyle tylko, że republikanie, no to są z reguły podatnicy. To jest ta grupa podatników, która pracuje ciężko, nie wyciąga ręki po zasiłki, nie wyciąga ręki po jakieś rozdawnictwo. No, są to ludzie prężni, a niestety socjaliści, demokraci
No teraz szczególnie to widać, no to ich grupa wyborcza, no to są ci ludzie, którzy otrzymują pieniądze. To są ludzie, którzy te tryliony, które są rozdawane i jest coraz gorzej, to jest coraz gorzej. To ta przyspieszenie tego rozdawnictwa jest po prostu nieprawdopodobna. No i teraz coś się zmieni w tych wyborach międzyprezydenckich 2022. Coś na pewno będzie jedno wielkie zwycięstwo w Izbie Reprezentantów i w Izbie Senatu. No ale co robią socjaliści? No w Izbie Reprezentantów jest 435 reprezentantów w Ameryce. Także 217 i 218 może być w każdej partii. Znaczy 218, no to jest więcej niż 217. Demokraci mają 222, także to jest kwestia dwóch, trzech, czterech osób. Także to się zmieni. W Senacie jest 100 stanów, w każdym stanie jest dwóch senatorów. No i akurat na dzień dzisiejszy to jest 50 na 50. No, co się stało w Georgii? No, w Georgii dwóch demokratów uzyskało głosy, no ale to też wszystko jest to podejrzane. Także teraz będą te zmiany, no ale szkoda, która została wyrządzona w Ameryce, no jest szkodą. To trudno będzie odpracować, to trudno będzie zreperować, no i ludzie się przyzwyczajają. Ludzie nie przyzwyczają się do tego, żeby im mówić, że praca jest, że trzeba szanować pracę. No w Ameryce w ogóle się nie mówi o pracy. W Ameryce no to wszyscy politycy, szczególnie ci lewi, no to oni nie mają tego etosu jakiejś pracy, nie zachęcają do pracy. Jest zawsze tylko wymaganie równości. No tyle tylko, że przez setki lat w Ameryce no to podejście było takie, że jest równość do możliwości, a dzisiaj socjaliści mówią, że musi być równość wyników. No, także równość wyników no to zawsze doprowadza do ruiny. W Chinach no to Mao Tse-tung to właśnie mówił, że to trzeba kosić wszystkie te maki, które wyrastają ponad żyto. No i to tak jest. I w Ameryce właśnie to wszyscy ci komunistyczni Mao Tse-tung, oni chcą wycinać wszystkie te maki, które wyrastają ponad żyto. No nie ma, kasują egzaminy w szkołach, kasują egzaminy do przyjąć na uczelnię, wszystko jest po linii partyjnej, wszystko jest za punkty pochodzenia. Dużo nawet brązowych i czarnych zaczyna się również buntować. Także jest nadzieja, że te 80-90% czarnych, która w zasadzie wierzy bezgranicznie w Partię Demokratów, no bo Partia Demokratów zaczęła rozdawać swoim byłym niewolnikom. No tak, no bo Partia Demokratów, no to jest demokraci południowi, no to byli ci właściciele niewolników. No nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie wspomina. Dzisiaj wszyscy po prostu kłamią na ten temat, ale właśnie ci południowi demokraci, to wszyscy byli, to była partia niewolników. Partia Republikańska na północy, no to zaczęła się wojna właśnie przez to, ale to właśnie republikanie na północy, na tej przemysłowej północy, na północy nie było niewolników. No dlaczego nie było niewolników? No na północy było zimno, na północy był śnieg, lód, klimat, który kompletnie nie pasuje czarnym. Szczególnie tym, którzy byli przywiezieni pokolenie wcześniej albo nawet sami byli przywiezieni z Afryki, także im tam nie pasuje. No na południu klimat jest tak jak w Afryce, no i tam było bardzo dużo tej pracy, tej roboty fizycznej, ciężkiej, bawełna, tytoń i tak dalej. Także
że to demokraci byli właścicielami niewolników. No i w latach 60. zrobili takie salto i stanęli na głowie, no i zaczęli rozdawać. I oni zaczęli mówić, że są opiekunami uciśnionych. No w latach 50., 60., 70., no to Partia Demokratów, no to była partia Kennedy'ego, to była partia ludzi pracujących, rodzin i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy Partia Socjalistyczna ma w nosie ludzi pracujących, ma w nosie ludzi płacących podatki, ma w nosie rodziny, takie klasyczne matka, ojciec i dzieci, ma w nosie Amerykanów urodzonych w Ameryce. Wszystko, co dzisiaj robią, no to jest, żeby się przypodobać grupom homoseksualnym, żeby się przypodobać grupom emigrantów nielegalnych, żeby się przypodobać wszystkim tym, którzy żyją na zasiłku. No ale duża część tych ludzi w każdej z tej grupie, no to zawsze jest tam 5-10%, która się nie utożsamia, która nie chce być na zasiłkach, która nie chce być zależna od innych. W wielu tych ludziach zaczyna się odzywać normalny zew konserwatywny, czyli po prostu bycia odpowiedzialnym za siebie. Wielu pastorów murzyńskich właśnie teraz mówi, że to, co biali socjaliści, biali liberałowie zrobili wielu pokoleniom Murzynów, że nie ma odpowiedzialności, za własną działalność, za to, co z podejmowaniem decyzji takich czy innych, no i za rezultaty. No bo też fakt, że jednak biali socjaliści zamieszali strasznie studentom. Studentom też, no dzisiejsza młodzież, no młodzi ludzie do 35 roku życia, no to oni mają kompletnie zlasowane mózgi. Także, że jest nadzieja, że spora i grupa tych ludzi otrząśnie się z tego amoku. Zauważy, że socjaliści to oni, no każdy zauważa, że wszyscy ci postępowi socjaliści chcą zniszczyć po prostu instytucje. No instytucja rodziny praktycznie rzecz biorąc została zniszczona. Instytucja kościoła praktycznie rzecz biorąc została zniszczona. Teraz instytucja sprawiedliwości, no przymierzają się do ataku na Sąd Najwyższy. Teraz w przyszłym roku Sąd Najwyższy, no to będzie rozpatrywał dwie sprawy. Jedna to jest jedna kwestia to są skrobanki bez ograniczeń, a druga sprawa, no to jest wolność do posiadania broni bez ograniczeń. No i obydwie skrobanki bez ograniczeń, no po prostu komuniści krzyczą, że to jest podstawowe prawo kobiet, no a prawo do posiadania broni, no to właśnie krzyczą, że musi być konfiskata i to jest właśnie te dokładnie odwrotnie niż konserwatyści. No, konserwatyści na temat skrobanek, no mówią, że skrobanki są dopuszczalne, ale nie powiedzmy do 24 tygodnia. 24 tydzień, no to jest przecież, to jest 6 miesięcy. A teraz właśnie do 24 tygodnia skrobanki w jednym ze Stanów, no i tam są straszne protesty, dlatego, że obniżono, że maksimum to jest 24 tygodnie. 26 tygodni, no to jest pół roku. 24 tygodnie, no to jest dwa tygodnie mniej niż pół roku. Prawo do posiadania broni, no też też oni nienawidzą, no bo uważają, że to broń powoduje przestępstwa. No, prawda jest taka, że przestępstwa, no to są w miastach prowadzonych przez demokratów. No i częściowo to się wszystko też zaczęło, kiedy biznes w latach 50., 60., Detroit na przykład. Do Detroit trafiło bardzo dużo czarnych, biednych
ludzi z południa, oni trafili tam do fabryk, no i tam właśnie tę przestępczość, to wszystko się między innymi zaczęło kilkadziesiąt lat, to wszystko się chyba troszeczkę zmieni, no przede wszystkim, bo miasta się wyludniają. Detroit, no to straciło kilkadziesiąt, 200 tysięcy ludzi, także to też się zmieni. No ale część czarnych będzie głosowała konserwatywnie. Hindusi, no to jest ciekawa sprawa, że oni głosują socjalistycznie. Oni tam uciekli z socjalizmu tej Indiry Gandhi i Gandhiego. Tam socjalizm był wprowadzany przez długie lata. Znaleźli swój raj w Ameryce. No ale tam 60-70% głosuje na socjalistów, na demokratów. Czy można się dziwić? No, Polacy też. Polacy, 50-60% Polaków w Ameryce głosuje na socjalistów. No, jak niektórzy mieli prawo głosowania, no to duża ilość głosów trafiło na te polskie głosowania, trafiło na Platformę Obywatelską, trafiło na Trzaskowskiego i tego rodzaju rzeczy. No, co Republikanie mogą zrobić? Amerykanie no, są zmęczeni, tak? No, są zmęczeni tą nieustanną pracą, tym płaceniem nieustannym podatków. To jest no i to nie jest tylko lewactwo, to mówi, że Trump to był taki fenomen i że to się zrobił kult jednostki. No ja myślę, że dużo ludzi właśnie się tak otrząsnęło troszeczkę z tego wariactwa Clintonów, z tego wariactwa Obamów. No teraz Biden no to już kompletnie przekonał dużą ilość Republikanów, że muszą głosować. Ci, co nie głosowali, będą głosowali. Część z demokratów, no to też chyba się płaczą nad tym, że wybrali tego człowieka. No Biden na nowy rok życzył Ameryce wszystkiego najlepszego w roku 2020. No człowiek, on nawet nie rozumie, że jest 2022 rok, on życzył 2020. No jest to wstyd. Jaka będzie Ameryka? Czy Ameryka się odrodzi? No na pewno troszeczkę się zmieni. No to dobre w Ameryce jest to, że jednak te wahadło chodzi w tą i z powrotem. No tyle tylko, że z każdym rokiem przesuwa się bardziej na lewo. Ludzie jednak przyzwyczajają się. Wielu polityków republikańskich, no to oni w zasadzie bardzo często są tylko z nazwy republikanami, a zaczynają być, a są demokratami, są po środku, czy bardziej na lewo. No zobaczymy, czy Ameryka się wybrnie z tego. Miejmy nadzieję. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaż dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek żyjecie, gdziekolwiek jesteście, na którymkolwiek kontynencie świata, głosujcie na konserwatystów, no jednak normalni wiedzą, co działa, co nie działa. Przekaż dla socjalistów, mam nadzieję, że już się nauczyliście, przekonaliście, widzicie. Jeżeli Biden wam życzy szczęśliwego nowego 2020 roku, 3 dni temu, no to wiecie, że coś jest z nim nie tak. Jakby to Trump powiedział, no to tam wszyscy by już wrzeszczeli, że on się nie nadaje do bycia prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bidenowi
i demokratom wszystko jest wybaczane. Także to jest hipokryzja, także to jest ta chucpa demokratów. Zdrowia dla normalnych.